Dzień dobry, kłania się Marek Stefan i zapraszam na kolejny odcinek programu Układ Sił na świecie. Fala protestów społecznych ogarnęła Białoruś w następstwie pacyfikacji opozycji politycznej przez władze w Mińsku. Zbliżające się wybory prezydenckie, które odbędą się w sierpniu na Białorusi, mogą być przełomowe. Nie tylko ze względu na wspomniane protesty społeczne, ale także ze względu na wyjątkowo napięte relacje między Mińskiem a Moskwą, a także wciąż panującą pandemię koronawirusa. O tym, jak zmienia się krajobraz polityczny Białorusi, porozmawiam z moim dzisiejszym gościem, którym jest pan Witold Jurasz, były dyplomata, między innymi na placówkach w Mińsku, a także w Moskwie, publicysta, dziennikarz i prezes zarządu Ośrodka Analiz Strategicznych. Witam serdecznie. Witam, kłaniam się pięknie. Proszę powiedzieć, jak wygląda w tej chwili sytuacja polityczna na Białorusi właśnie w związku z tymi trwającymi protestami przed wyborami prezydenckimi w sierpniu, no, które właśnie wydaje się, że mogą być pewnym przełomowym momentem w historii Białorusi? No, w tej chwili te protesty w zasadzie ustały, ale oczywiście nie ustały samoczynnie. To nie jest tak, że się wypaliły, tylko Aleksander Łukaszenka je spacyfikował w dość brutalny sposób, chociaż znając możliwości reżimu, to oczywiście skala tej brutalności nie była taka, jakiej można byłoby się spodziewać. Można by ironicznie powiedzieć, że następuje pewna ewolucja reżimu, to znaczy 10 lat temu, chodzi mi o wybory w 2010 roku, kandydaci na prezydenta zostali aresztowani po wyborach, a teraz zostali aresztowani przed wyborami. Oczywiście tego rodzaju kpiny są czasami odbierane przez niektórych ekspertów z oburzeniem moralnym. Ja staram się o polityce zagranicznej myśleć, nie zapominając oczywiście o moralności, bo żal jest tych ludzi, którzy trafiają do więzień, no ale jednak analizować politykę zagraniczną trzeba na chłodno i nie ulegać wzruszeniom, bo to przeszkadza w analizie. Ja bym powiedział w ten sposób, no Aleksander Łukaszenka ma jedną podstawową słabość i tą słabością jest to, że on już rządzi ćwierć wieku, w zasadzie ponad ćwierć wieku, bo w 1994 roku został prezydentem i nie posiada chyba takiej umiejętności wymyślenia się na nowo. To jest kalka językowa, to co powiedziałem z angielskiego, bo po polsku nie ma wyrażenia, które by tak dobrze oddawało to, co chciałem powiedzieć, a chodziło mi o wyrażenie reinvent yourself, czyli stworzenia jakby bycia tym samym człowiekiem, a równocześnie tworzenia jakby nowej agendy. Aleksander Łukaszenka jest cały czas tym samym Aleksandrem Łukaszenką sprzed lat, no tylko rzecz polega na tym, że wyrosło już całe nowe pokolenie, jak nie półtora pokolenia, ludzi, dla których już ta nostalgia sowiecka, taki język dobrego gospodarza, dobrego dyrektora sowchozu, to nie jest nic, co do nich przemawia. Do tego oczywiście dochodzi kwestia kryzysu ekonomicznego i kwestia ogólnej słabości opozycji prozachodniej, ale o tym pewnie za moment porozmawiamy. No właśnie, Białoruska Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła listę komitetów, które zebrały wymaganą liczbę podpisów. Wśród tych opozycyjnych kandydatów szczególnie dwa nazwiska przyciągają uwagę, mianowicie Swietłana Ciechanuska, która jest żoną sławnego na Białorusi blogera, który został aresztowany przez władze w Mińsku, a także druga osoba, mianowicie Wiktor Babaryka, były bankier, który, no, jak się wydaje, reżim Łukaszenki stara się przedstawić jako kandydata, który jest wspierany przez siły zewnętrzne. No, część współpracowników Łukaszenki nawet wprost mówi, że to wsparcie jest ze strony
Moskwy. Kim właściwie są ci kandydaci, przede wszystkim pani Swietłana i pan Babaryka? Czy właściwie można mówić o tym, że to są prawdziwi opozycyjni kandydaci, którzy no, mają jakieś środowiska obywatelskie za sobą? Jak to wygląda z pana perspektywy? No, jak chodzi o Cichanowskiego, bo tutaj bardziej trzeba by mówić tak naprawdę o nim, a nie o jego żonie. Jego żona jest tak zwanym kandydatem technicznym, to znaczy chodzi o to, że jemu uniemożliwiono, to odróżnia jego sytuację od sytuacji Babaryki, nawet rejestrację i dlatego żona ma kandydować na prezydenta. Jest blogerem, natomiast no jest blogerem, który różni się jednak od takich klasycznych blogerów. Mianowicie stworzył sieć, to znaczy w każdym białoruskim mieście, i to nie tylko chodzi o Brześć, Grodno, czy też Witebsk i Mińsk, ale również w mniejszych miejscowościach miał jakby korespondentów. I on tak naprawdę stworzył kanał na YouTubie, kanał, który nie był obsługiwany wyłącznie przez niego, tylko właśnie przez tą sieć korespondentów. No, żeby coś takiego stworzyć, trzeba mieć po pierwsze pieniądze, no a w realiach białoruskich trzeba mieć też pewien, że tak powiem, tolerancję ze strony tak zwanego admin resursu, czyli administratywnego resursa, czyli mówiąc krótko struktur władzy, które na coś takiego pozwolą. To powoduje, że powstaje pytanie, no bo taki admin resurs może zapewnić niestety nie Polska i nie Zachód, ale albo ktoś, jakaś siła w reżimie, albo Moskwa. Wiemy o tym, że Cichanowski miał firmę w Rosji. To samo w sobie nie jest jakoś szczególnie podejrzane, bo ostatecznie prozachodni prezydent Ukrainy Pawło Poroszenko miał fabrykę w Rosji. I ta fabryka działała również, kiedy trwały działania wojenne, więc to nie jest coś, co w moich oczach skreśla Cichanowskiego. Natomiast rzecz polega na tym, że my tak naprawdę o nim bardzo niewiele wiemy. Ja kierowałem placówką na Białorusi, ale to już było jakiś czas temu. Dzisiaj już zupełnie prywatnie przyjaźnie się, mogę powiedzieć, przynajmniej z dwoma byłymi przywódcami prozachodniej opozycji, którzy kandydowali w swoim czasie na prezydenta i zresztą trafili do więzienia. No i pytani przeze mnie o postać Cichanowskiego, nie wiem, że w ogóle nie znają tego człowieka, tak naprawdę nie wiedzą, kto, kim jest. No więc oczywiście możemy uwierzyć, że to jest samorodek, ale to w realiach białoruskich jest mało prawdopodobne. Ja nie chcę powiedzieć, że to jest człowiek Moskwy, bo ja nie mam dowodów, natomiast ja nie mam dowodu, że nim nie jest i to powoduje mój niepokój. Jak chodzi o Babarykę, sprawa jest dużo prostsza, mianowicie był szefem Wielgazprombanku, czyli spółki córki Gazprombanku. Jak sama nazwa wskazuje, Gazprombank jest bankiem należącym do Gazpromu. Mówiąc krótko, Babaryka, też nie chcę mu odmawiać patriotyzmu, ale niewątpliwie przez długie lata reprezentował interesy rosyjskie na Białorusi. To wywołuje w moich przynajmniej oczach zasadnicze wątpliwości, powoduje daleko idącą nieufność. No niestety wśród tych najbardziej liczących się kandydatów nie ma ludzi, których moglibyśmy jednoznacznie przypisać do prozachodniej opozycji, bo ta została w znacznym stopniu sparaliżowana. To jest też zresztą, myślę, wina Zachodu, dlatego że w którymś momencie obcięliśmy poparcie, mam na myśli również poparcie materialne dla prozachodniej demokracji, do takiego poziomu, że no po prostu ta opozycja nie miała możliwości, żeby funkcjonować. I tutaj chciałem też jedną uwagę poczynić. Otóż bardzo często zarzuca się białoruskiej opozycji
że ona cały czas szuka pieniędzy, no a przecież o demokrację można walczyć za darmo i w domyśle jest, no bo Solidarność powstała za darmo, bez żadnych pieniędzy. To już jest to nieprawda. Nie powstała za darmo i pieniądze były. A to, że się nie chce o nich w Polsce mówić, to jest zupełnie inny problem. Wspomniał Pan o Biełgaz-Prombanku. Jest to właściwie chyba trzeci co do wielkości bank na Białorusi. Tak jak Pan wspomniał, jest on powiązany z Gazpromem i jego spółkami, córkami. Kilka dni temu doszło do właściwie zbrojnego najazdu na siedzibę tego banku na Białorusi. Białoruskie służby specjalne zajęły ten bank właściwie jako pewną konsekwencję aresztowania Wiktora Babaryki, który był wieloletnim prezesem tego banku. Został on oskarżony o malwersacje finansowe, a sam bank, no, jak się okazuje, ma mieć nowy zarząd. I no, ta reakcja reżimu Łukaszenki została przez niektórych komentatorów potraktowana jako no, właściwie bardzo ostre działanie, które no, może wywołać reakcję Kremla, bowiem przez lata, jak podkreślają ci komentatorzy, no, istniało takie przekonanie, że własność materialna Moskwy na aktywa materialne Moskwy na terenie Białorusi są właściwie no, nienaruszalne i była to pewnego rodzaju świętość. No, w tej chwili Łukaszenka decyduje się na taki krok i tu jest tak naprawdę, pojawia się pytanie, czy no, nie jest to w jakiś sposób przekroczenie czerwonej linii przez reżim Łukaszenki i no, jakaś forma sygnalizacji strategicznej w kierunku Moskwy. Aleksander Łukaszenka jest, panie redaktorze, dyktatorem idealnym. To jest taki człowiek, który instynktownie wyczuwa zagrożenie. W związku z tym nie ma rzeczy nienaruszalnych na Białorusi. Wszystko jest naruszalne, jeżeli zagraża Aleksandrowi Łukaszence. Ja proszę wybaczyć za takie może troszeczkę niepoważne porównanie, ale ja od niecałego roku jestem posiadaczem dwóch kotów. Otóż te koty mają to do siebie, że wydają się, że czasami śpią, ale jak się do nich podejdzie na mniej niż pół metra, to nagle otwierają oczy. To różni pewnie koty od większości psów, które jak już usną, to usną, a kot jednak zawsze czuwa. I w tym sensie Aleksander Łukaszenka jest podobny do takiego kota domowego, no, zastrzeżeniem, że ma kły, a nie zęby. Do Aleksandra Łukaszenki nie da się podejść na bliską odległość, nie wzbudzając jego uwagi. Łukaszenka stworzył służbę bezpieczeństwa, tak naprawdę tych służb jest kilka, konkurujących ze sobą, nawzajem się kontrolujących i te służby są jemu całkowicie podporządkowane. Nie jest tak, jak twierdzą niektórzy w Polsce, że tak naprawdę te służby i służby rosyjskie są ze sobą całkowicie połączone. One mogą bardzo blisko współpracować i one mogą wspólnie zwalczać wszystko, co jest zagrożeniem dla reżimu, a co idzie, co pochodzi z Zachodu. Natomiast Łukaszenka kontroluje aparat represji. Co więcej, ten aparat represji, to jest bardzo istotne, on jest dzisiaj obsadzony w większości przez 40-50-latków. To są ludzie, którzy już bardzo, w większości, nie wszyscy, ale w większości do służb bezpieczeństwa weszli po rozpadzie Związku Sowieckiego. To są ludzie Łukaszenki i to są też ludzie, którzy wiedzą, że źle skończą, jeżeli się Łukaszence postawią, chociaż oczywiście w ramach służb istnieją odłamy, które co do lojalności, których on zapewne może mieć wątpliwości, no ale dlatego też właśnie stworzył konkurujące ze sobą służby. Mhm.
Po aresztowaniu przez władze Wiktora Babaryki rozpoczęły się wzmożone protesty społeczne. Ludzie w wielu miastach, tych większych, ale także na prowincji, tworzyli tak zwane łańcuchy poparcia. Przejeżdżające po ulicach tych miast samochody fetowały tych protestujących. Dochodziło nawet do drobnych utarczek z siłami bezpieczeństwa, które próbowały pacyfikować te protesty. Wspomniał Pan na początku rozmowy, że te protesty właściwie już zostały w jakiś sposób uspokojone czy spacyfikowane właściwie przez władze w Mińsku, ale pytanie, czy jeszcze przed wyborami w sierpniu albo może tuż po wyborach no, nie dojdzie znowu do wzmożenia tych protestów, a w związku z tym, czy w Pana opinii realny jest w ogóle na Białorusi scenariusz ukraiński z 2014 roku, czyli białoruska rewolucja godności? Czy to jest w ogóle realne? Czy tam jest klimat, żeby tego typu rewolucja w ogóle miała miejsce? Panie redaktorze, ja myślę w ten sposób, że to jest tak, że z jednej strony oczywiście takie przebudzenie na Białorusi oczywiście nastąpiło. To trudno zaprzeczyć, że coś takiego ma miejsce. Natomiast rzeczywiście też jest tak, że te protesty wylały się poza Mińsk, co jest bardzo istotne. Zastrzeżeniem, że wiosną ubiegłego roku też coś takiego miało miejsce i no, potem się dość nagle, gwałtownie skończyło. Tylko rzecz polega na tym, że Aleksander Łukaszenka no, tym się różni od Wiktora Janukowycza, że Wiktor Janukowycz nie reagował, kiedy na ulicę Kijowa wyszło, nie wiem, tam kilkuset protestujących, nie reagował, kiedy wyszło kilka tysięcy. Potem z kolei bardzo brutalnie użył siły w momencie, kiedy już się zorientował, że ten tłum zaczyna narastać, no tylko, że to już było za późno. Na Białorusi ludzie są aresztowani, zatrzymywani, czasem bici, nawet jeżeli jest ich kilkoro czy kilkanaście. I to różni te dwa reżimy, to znaczy Łukaszenka ma świadomość, że jeżeli nie zareaguje na 20 ludzi na ulicy, to następnego dnia może być 200, a z 200 może zrobić się 1000, a z 1000 100 tysięcy. To jest jakby pierwsza różnica. Druga różnica polega na tym, że oczywiście to będzie uproszczenie, ale na Ukrainie w strukturach siłowych w zasadzie trzeba było sobie samemu pensję załatwić za pomocą łapówek. System białoruski polega na tym i tym się różni od systemu zarówno ukraińskiego, jak i rosyjskiego, że tam każdy stójkowy żyje stosunkowo dobrze dzięki temu, że wykonuje polecenia. W związku z tym ma swój własny osobisty interes w obronie reżimu. I to powoduje też dużo dalej idącą lojalność choćby milicji w stosunku do reżimu. No i kolejna sprawa to jest kwestia przekroju społecznego tych, którzy wychodzą na ulicę protestować. Ja pamiętam rok 2010, tą słynną demonstrację 19 grudnia, bardzo brutalnie spacyfikowaną, czy też mówiąc trochę potocznie, spałowaną, to się działo na moich oczach. Ja widziałem tych ludzi, jak byli bici i prawdę powiedziawszy, no było to oczywiście okropne, ale to były głównie inteligenckie twarze. Ja przyglądając się, no nie jestem na Białorusi, ale przyglądając się temu, kto dzisiaj protestuje, mam wrażenie, że no jest to niestety, mówię niestety z punktu widzenia tego ruchu demokratycznego, bo niekoniecznie jestem przekonany, że akurat byłoby to w interesie Polski, to są jakby, rozdzielam te dwie rzeczy, to nadal widzę jednak głównie inteligenckie twarze. W warunkach, które panują za Bugiem, jest tak, że jeżeli scenariusz uliczny miałby zdecydować o losie Białorusi, to w tym tłumie muszą być też tacy zwykli ludzie, takie rabatiagi, to
znaczy ludzie, którzy będą w stanie się bić z milicją. Ja nie widzę, przynajmniej z tego, z tego oglądu rzeczywistości, który mam dzisiaj, tego rodzaju ludzi wśród protestujących. Zapewne do protestów dojdzie. Myślę, że to będzie miało miejsce, no tak tradycyjnie to się dzieje w wieczór wyborczy i myślę, że te demonstracje zostaną brutalnie spacyfikowane przez Aleksandra Łukaszenkę i to jest dokładnie to, czego myślę chce Rosja. Rosja nie chce wcale Łukaszenki obalać. Rosja woli Łukaszenkę, który brutalnie pacyfikuje demonstracje opozycji. Następnie Unia Europejska robi to, co zawsze w takiej sytuacji robi, czyli nakłada sankcje na Białoruś, a te sankcje powodują, że Białoruś nie ma pola manewru, a nie mając pola manewru silniej wpada w objęcia Rosji. To jest oczywiście teraz pytanie, czy w naszym interesie jest, żeby Białoruś miała pole manewru. No są niektórzy w Polsce, którzy uważają, że nie, że to jest po prostu, że Łukaszenka jest zły i koniec. I w związku z tym im mniejsze ma pole manewru, tym lepiej. Ja też bym tak uważał, gdyby alternatywą w stosunku do niego była siła prozachodnia. W momencie, w którym alternatywą w stosunku do niego nie wydaje się być siła prozachodnia, a w każdym razie nie ma żadnych dowodów, żeby to była siła prozachodnia, no to prawdę powiedziawszy uważam, że jest to scenariusz nie najlepszy. Ja po prostu pamiętam, czym się skończyło 10 lat temu. Bardzo podobna sytuacja. W takim razie taki scenariusz, w którym Rosja być może wspierając nawet pośrednio protestujących wobec reżimu Łukaszenki, no, nie szykuje się na taki wariant siłowy, mianowicie pod pretekstem właśnie ochrony praw człowieka, wolności obywatelskich, ochrony bezpieczeństwa Rosjan mieszkających na Białorusi, Rosja decyduje się na zbrojną interwencję, wkroczenie na Białoruś, to rozumiem z tego, co pan mówi, że taki scenariusz jest właściwie po pierwsze no nie do końca na rękę Moskwy, a dwa, że no też jest mało prawdopodobny, bo faktycznie tym celem jest przede wszystkim osłabienie reżimu Łukaszenki i doprowadzenie do takiej sytuacji, by właśnie wrócił on, być może używając takiego porównania, w worze pokutnym, tak, do, jak do kanoscy, tak, powinien stanąć i po prostu przeprosić za swoją twardą postawę w negocjacjach, które miały miejsce przy tak zwanych kartach drogowych na początku tego roku. No właśnie, w którą stronę to może pójść i czy faktycznie ten wariant siłowy jest zupełnie nieprawdopodobny? Ja nie wierzę w taki wariant z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że bardzo ciężko byłoby Władimirowi Putinowi przekonać Rosjan o prześladowaniu Rosjan na Białorusi. To jest praktycznie niemożliwe. W wypadku Ukrainy oczywiście też nic takiego nie miało miejsca, ale można było taką narrację Rosjanom sprzedać. W wypadku Białorusi to jest praktycznie niemożliwe. Po drugie, gdyby Rosja zdecydowała się na już drugą interwencję zbrojną w regionie, to zapłaciłaby za to jednak poważną cenę, na którą Rosji nie stać. To znaczy nastąpiłyby kolejne sankcje, dalsza izolacja. Tymczasem reżim w Moskwie robi wszystko, żeby się z tej izolacji wyrwać i żeby te sankcje zostały zniesione. Więc to się po prostu Moskwie nie opłaca, chociaż zawsze trzeba brać pod uwagę też element irracjonalny w polityce, ale ja raczej zakładam, że Władimir Putin no, jest jednak człowiekiem racjonalnie działającym i wbrew pozorom też uważam, że to, co zrobił
na Ukrainie było racjonalne z punktu widzenia oczywiście rosyjskiego. Nie wykluczyłbym natomiast jeszcze jednego scenariusza. No, myślę, że jest prawdopodobny też przewrót pałacowy. To nie będzie oczywiście łatwe, bo Łukaszenka nie jest chyba takim człowiekiem. Mówię chyba dlatego, że to, że go poznałem, to nie znaczy, że go znam żeby powiedzieć, co tak naprawdę dzisiaj siedzi w jego głowie, no ale no wyobrażam sobie scenariusz, w którym jego otoczenie go zmusza w którymś momencie do odejścia, bo to, że on to otoczenie kontroluje, to, że on tych ludzi przestawia z jednych stanowisk na drugie, no to też nie oznacza, że ludzie ci pozbawieni są zmysłu politycznego, a ten zmysł polityczny podpowiada im, że Aleksander Łukaszenka jest chyba niezdolny do głębiej dalej idących reform gospodarczych, które no, w efekcie wzmocniłyby ekonomicznie Białoruś, a w perspektywie mogłyby ją zacząć uniezależniać od Rosji. Mam wrażenie, że Łukaszenka te lata, kiedy mógł sobie pozwolić na reformy gospodarcze, przespał. I dzisiaj, kiedy chciałby może je nawet przeprowadzić, to z kolei ma też świadomość, że żeby przeprowadzając je, musiałby popuścić jakby lejce, a z kolei lejce chce trzymać po to, żeby zachować władzę, więc to jest jakby taki, prawda, paradoks. I to są dwa takie znoszące się prądy. Bardzo serdecznie dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Myślę, że do tych tematów dotyczących wyborów prezydenckich na Białorusi będziemy jeszcze wracać. Wybory wszak dopiero w sierpniu. Zobaczymy, jak sytuacja za Bugiem będzie się rozwijać. Państwa zapraszam do śledzenia naszego profilu na YouTubie, na Facebooku, a także do zakupu najnowszego miesięcznika Układ Sił. Tam znajdziecie Państwo wiele artykułów, wywiadów właśnie dotyczących tematyki międzynarodowej. Będziemy tam także poruszać kwestie polskiej polityki wschodniej i tego, co dzieje się właśnie za Bugiem. Raz jeszcze serdecznie dziękuję za rozmowę i do zobaczenia. I bardzo dziękuję i tylko jeżeli można ostatnie słowo, proszę zwrócić uwagę, że przez ostatnie 20-25 minut rozmawialiśmy o tym, co Rosja zrobi, co zrobi Łukaszenka, a najmniej rozmawialiśmy o tym, co my zrobiliśmy i co my możemy i to jest mniej więcej takie bardzo smutne podsumowanie naszej polityki wschodniej, czy w każdym razie czegoś, co funkcjonuje pod nazwą polskiej polityki wschodniej. Dziękuję. Tak, obawiam się właśnie, że niestety, gdybyśmy mieli rozmawiać o tym, jak polska polityka wschodnia wygląda, no to musielibyśmy trochę chyba na siłę szukać tych osiągnięć, aczkolwiek jest to oczywiście pretekst do szerszej dyskusji o tym, co Polska powinna robić w zmieniających się geopolitycznych okolicznościach, bo faktycznie nie stać już nas chyba na bierność, no i powinniśmy się zdecydowanie zaktywizować na tym wschodnim kierunku. O tym też na pewno będziemy jeszcze wielokrotnie rozmawiać. Dziękuję też za tę uwagę. Dziękuję. I do zobaczenia. Do zobaczenia.